Zobaczmy, co tam u moich ulubieńców. Siema, dzisiaj niedziela, wiecie, co to znaczy? Ostatni film 2 tygodnie temu. Co malujemy? Malowałaś to... Ostatni film 1 miesiąc temu. No to chyba trzeba poszukać głębiej. A ja 5 minut temu... To są moje... Ja dotknęłam Justina Biebera i... O Jezu... Młodzi ludzie pytają mnie, co ja myślę o opętaniu Daniela Magikala. Co ja myślę? Serio? A wy wiecie, co myśli demon, który się zorientował, gdzie trafił? Spierdolamy. Na szczęście Ania robiła wtedy zdjęcia i na jednym z nich jest kawałek mojej ręki dotykającej ręki Justina. Jeśli to była tylko ręka, to naprawdę nie ma się co tak podniecać. I on położył swoją rękę na samochodzie. Chciał zamknąć drzwi. I ja wtedy na tych drzwiach położyłam na jego ręce swoją rękę i to jest ta ręka, która dotknęła Justina Biebera i powiem wam szczerze... Wiecie, czego tej dziewczynie w życiu brakuje? Jezusa, bo sobie znalazła innego kandydata na to miejsce. Przecież ona opowiada tę historię tak, jakby Jezus zmartwychwstał i wyszedł po 3 dniach z jaskini. Jakby wiecie... Było... on wyszedł i jakby... Nie powiem wam całej tej historii, ale on wyszedł i wychodząc spojrzał tylko na nas wszystkich, powiedział nam haj. Nie, to chyba nie Jezus jednak, on by chyba nikomu haj nie powiedział. I wszedł sobie i od razu wszedł do samochodu. To jest najbardziej gówniana historia, jaką słyszałem. Opowiedziana w najbardziej doniosłym stylu. Chciałem wczoraj wyjść z domu, była taka cudowna pogoda. Szedłem po schodach. I szedłem po nich i na końcu były moje buty i prawie nie uwierzy w to, co się stało. Dotknąłem lewego buta i ubrałem go na prawą nogę. Tak, drogie panie, dobrze, żeście słyszały. Właśnie porównałem Justina Biebera do swojego lewego buta. Jak to działa? To jest, proszę państwa, materiał z polecenia widzów, więc proszę mieć pretensje do siebie. Ciataj dalej, a dzisiaj ci muszę kolejną odcineczkę na moim kanale. Dobra, po pierwsze wiem teraz nareszcie, skąd się wzięło siataj dajta. Ludzie piszą mi takie pozdrowienia, siataj dajta. Ja nie wiem, skąd to się bierze w pamięci masowej. Takie hasła. Po drugie, niestety jest to kolejny odcinek u mnie. Widzicie obizbę są bardziej informacje jak Facebook, Snapchat i grupa, w którą was zapraszam. To tam sami najlepsi ludzie. Co to ma być? Z tego pierwszego zdania zrozumiałem tylko Facebook, Snapchat, Instagram i że są fajni ludzie gdzieś. Słuchajcie, może tego nie widać na pierwszy rzut oka, ale ja mam pewne standardy. Żeby się znaleźć w tym programie, to trzeba mieć tą rzadką umiejętność wypowiadania zdań złożonych, które trwają około 15 sekund i przy okazji bez cięć. Oj, Dawid się nie łapie w ogóle! Po konsultacjach z logopedą i z proktologiem doszliśmy do wniosku, że to po prostu się ma tutaj Dawid. Proktolog. Cześć, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku Newsów. Newsów? Szanujmy się trochę! To są co najwyżej informacje wyjęte z dupy! Gówno leci właśnie z rury. Spada gówno z rury, kurwa. Siema, Warga! Co to ma znaczyć, po prostu? I ostatnimi czasy natknąłem się na pewien materiał na kanale Śmieszne Szoty, który nie ukrywam, bardzo mnie zaintrygował i postanowiłem, że również coś... Co nieco od siebie na ten temat dopowiem i chodzi tutaj oczywiście o... rzekomo opętanego Daniela Magikala. Nie, to przecież nie może być prawda! Opętanego Daniela Magikala. A może jednak? Poszukajmy głębiej. Jeżeli interesujecie się tematyką paranormalną, śledzicie polskich streamerów, to na pewno słyszeliście o Danielu Magikalu, który prawdopodobnie jest opętany. W tej sytuacji temat trzeba zbadać dokładniej. Poprosiłem nawet o pomoc księdza. Była u mnie u spowiedzi wczoraj młoda,
atrakcyjna dziewczyna. I wyznaję, proszę księdza, zgrzeszyłam, bardzo zgrzeszyłam. I jakby... Ja nie wierzę, że ja dokonałam tego. Uprawiałam seks pozamałżeński. Mówię, niedobrze córko, niedobrze. A z kim? Z księdzem z sąsiedniej parafii. No i tu kochani, całkowicie się załamałem. Mówię do niej, dziecko, tu jest twoja parafia. Tu jest twój ksiądz, pamiętaj. Ksiądz sobie robi żarty, a ja uważam, że sprawa jest niezwykle poważna. Więc od tego momentu zacząłem ją badać sam, ponieważ dowodów na opętania jest znacznie więcej na polskim YouTubie, niż można byłoby przypuszczać na pierwszy rzut oka. A to tylko początek. Spójrzcie w te puste, pozbawione duszy oczy. I to zaczyna się już robić przerażające. I to jest przerażające, zwłaszcza w świetle ostatecznego i niepodważalnego dowodu. No to się nad tym odcinkiem napracowałem jak nigdy. Wakacje są, ludzie produkują mało ciekawych filmów. Ale spokojnie, z waszą pomocą przy odrobinie mojego wysiłku, myślę, że i na przyszły tydzień uda się coś przygotować. Pozdrawiam, dziękuję za uwagę.